Początek to czas dla podjęcia najbardziej pedantycznych starań, by wszystko znajdowało się na swoim miejscu. Pisał już w 1965 roku Frank Herbert, autor Dune, takiej książki science fiction o wielu wątkach politycznych, religijnych, ekologicznych. I te słowa bardzo dobrze pasują do szkoleń online. Bo jeżeli chcemy przeprowadzić skuteczny proces rozwojowy w przysłowiowych online'ach, sposób, w jaki rozpoczniemy spotkanie i przygotujemy się do niego, będzie definiować o tym, czy osiągniemy sukces, czy porażkę. I dzisiaj chciałem się z Wami podzielić moją perspektywą właśnie na ten kawałek przygotowania do szkolenia online, czyli moment, w którym powinniśmy wystartować i sposób, w jaki powinniśmy przygotować się do samego spotkania. Dzień dobry, zaczynajmy. Zacznijmy od godziny startu, która według mnie powinna być jak najwcześniej. I nie chodzi mi o 7 czy 8 rano. 9 wydaje się już być całkiem w porządku, a optimum to jest 10 rano, kiedy intelektualnie i psychicznie jesteśmy w odpowiednim już stanie, odpowiednio rozpędzeni i zbliżamy się do naszego piku produktywności, który jest gdzieś w okolicach południa, godziny 13, a po tym czasie zaczynamy pikować mocno w dół. Jesteśmy dużo bardziej zmęczeni, dużo mniej otwarci na zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności, o zmianie postawy i pracy na postawie już nie wspominając. Dodatkowo też, im mniej będzie innych spotkań przed naszym szkoleniem, a przez inne spotkania rozumiem inne spotkania w online, tym lepiej, bo online nas męczy dużo bardziej niż cokolwiek innego w przestrzeni zawodowej. Jesteśmy obciążeni technologią, cały dzień siedzimy przed komputerem i wpatrujemy się w ekran i to po prostu sprawia, że nie jesteśmy tak efektywni, jak moglibyśmy być. I dodatkowo też poziom stresu zaczyna rosnąć i utrzymywać się na względnie wysokim poziomie, szczególnie jeśli nie robimy sobie pomiędzy spotkaniami przerw, tylko siedzimy na tak zwanych maratonach i przełączamy się tylko z jednego Zooma na drugi, czy Teamsa, czy Meetsa, czy jakikolwiek inny program, który służy nam do wideokomunikacji w firmie. Jeżeli jednak mamy przestrzeń do tego, żeby robić sobie przerwy między spotkaniami, to róbmy je. Na zasadzie wychodzimy z domu, idziemy na balkon, do ogrodu, gdziekolwiek, gdzie nie będziemy spoglądać w jakikolwiek ekran, bo przerwa to nie jest przełączenie się z ekranu komputera czy laptopa na ekran telefonu i sprawdzenie, co dzieje się w mediach społecznościowych, bo akurat mamy chwilę. Przerwa to jest ten moment, kiedy możemy się w cudzysłowie uziemić, popatrzeć trochę na przysłowiowe zielone, powdychać powietrza, spojrzeć na zewnętrzny świat, wyjść trochę z naszego home office. I to jest bardzo potrzebne dla naszych mózgów, po to, żeby wróciły do równowagi. Bo jeśli tego zabraknie, to poziom stresu będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, a jeżeli jesteśmy zestresowani, to jesteśmy tym samym dużo bardziej zmęczeni i tym samym wszelkiego rodzaju komunikaty, treści, które przygotuje dla nas trener online, będą dla nas dużo mniej dostępne. I to może powodować wiele innych efektów, które będą wpływać na nasze zadowolenie z pracy, na naszą satysfakcję z tego, co robimy, bo zmęczenie będzie tak przytłaczające, że prędzej niż później odczujemy tego negatywne skutki. Dlatego jeśli pracujemy online i organizujemy szkolenia online, to starajmy się je umieścić odpowiednio wcześnie w ciągu dnia. Pokusa tego, żeby szkolenie odbyło się później, jest oczywista, bo dzisiaj wiele procesów szkoleniowych nie trwa przysłowiowych 8 godzin, czy też nie zajmuje nam całego roboczego dnia, bo teraz te procesy muszą być skondensowane. Zdrowe szkolenie online trwa maksymalnie do 4-5 godzin. Każda kolejna godzina będzie dużo bardziej męcząca i obciążająca zarówno trenera online, jak i uczestników szkolenia, co negatywnie wpłynie na odbiór treści. Dlatego istnieje tak duża pokusa, żeby to szkolenie, które
zajmuje połowę dnia pracy, obudować innymi spotkaniami. Bo przecież to jest proste. Nacisnąć link i wejść na spotkanie i je przeprowadzić. Technicznie i fizycznie tak, ale psychicznie będziemy dostawać rykoszetem. Dlatego istotnym jest zadbanie o swój własny komfort i pomiędzy spotkaniami potrzebne są przerwy, przynajmniej 10-minutowe. A jeżeli mamy danego dnia szkolenie online, zarówno jeśli je prowadzimy, ale też jeśli mamy w nim uczestniczyć, to zadbajmy o swój komfort i nie obudowywujmy tego szkolenia z każdej strony spotkaniami po to, żeby mieć takie poczucie, że nadal będziemy produktywni, bo po prostu przeciążymy swój wewnętrzny system operacyjny i następnego dnia na przykład będziemy już do niczego. W sensie będziemy potrzebować dnia, żeby się zregenerować, żeby w jakikolwiek efektywny sposób móc wykonywać swoją pracę. Dlatego szkolenie online powinno być według mnie jedynym najważniejszym spotkaniem w ciągu dnia, żeby nie wpadać ze skrajności w skrajność. Jedno, dwa inne krótkie spotkania prawdopodobnie nie zrobią większej różnicy, jeżeli pomiędzy nimi będą przerwy i my z tych przerw zrobimy właściwy użytek. Niemniej w idealnym świecie nie mamy innych spotkań tego dnia. Staramy się dbać o swój komfort, o swój well-being, o swoją higienę życia w online'ach, o której często zapominamy przez to, że przenosząc się do online'ów staliśmy się dużo bardziej pracowici albo mający taką potrzebę, żeby pracować więcej. Na szczęście ten trend się już zaczyna powoli odwracać. Takie mam przynajmniej poczucie, nie mam żadnych badań na to. To są tylko i wyłącznie moje obserwacje. Niemniej dzieje się to nadal zbyt wolno, a pracujemy zbyt dynamicznie, zbyt intensywnie, znacznie mniej czasu poświęcając na odpoczynek niż powinniśmy. Dlatego jeśli chcemy przeprowadzić skuteczne szkolenie online i dobrze się do niego przygotować i właściwie rozpocząć, to dobrze byłoby, żeby klient zrozumiał, że to jest ważny punkt dnia i nie ma sensu obudowywać go innymi spotkaniami, bo to będzie z niekorzyścią dla całego procesu i mogą być to po prostu niewłaściwie wydane pieniądze, bo efekty nie będą takie, jakich klient się spodziewał i to nie będzie wina trenera online. Powodem tego będzie, że uczestnicy szkolenia są po prostu zbyt zmęczeni i zestresowani. Trochę jak nasi piłkarze przed pierwszym meczem na Euro. Zostawiam to bez komentarza. Porozmawiajmy o drugiej kwestii, czyli o przygotowaniu do samego szkolenia, które jest równie istotne jak moment startu. Jednakże tutaj możemy napotkać wcześniej na wiele problemów, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, a na które często nie mamy wpływu. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Rozpoczęcie szkolenia online to jeden z najtrudniejszych momentów w trakcie całego spotkania. Na początku, będąc już na Zoomie, na Meetsie, na Teamsie, zastanawiamy się jako trenerzy, czy ludzie otrzymali od nas właściwy link do tego spotkania. Ja się często tak zastanawiam. Przyznam, że ten moment, zanim nie pojawi się pierwsza osoba, jest dla mnie bardzo stresujący, bo z jednej strony mam pełne przekonanie, że wysłałem właściwe linki, a z drugiej strony wiem, jak łatwo jest się pomylić i nie raz i nie dwa zdarzało mi się, że idąc na jakieś spotkanie, wpadałem do jakiegoś limbo albo zdarzało mi się czekać zbyt długo w poczekalni, bo trener po drugiej stronie nie naciskał przycisku zatwierdzającego moje wejście. I to jest dla trenera trudny moment, bo kiedy już mamy dogadaną godzinę startu i załóżmy, że niech to będzie ta 10, że wiemy, że uczestnicy nie wejdą przeładowani innymi spotkaniami przed naszym szkoleniem online, to nie mamy nigdy pewności co do tego, czy wystartujemy o czasie, bo tak wiele rzeczy może pójść nie po naszej myśli. Komuś może szwankować internet, ktoś może mieć problemy z audio, z wideo i nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy pojawią się jakieś problemy. W zasadzie to jesteśmy w stanie przewidzieć. Kiedy myślę o szkoleniach online, to jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło takie, żeby wszystko poszło jak z płatka.
Zazwyczaj jest jakaś sytuacja podbramkowa, czy to na początku, czy już w trakcie, kiedy na przykład komuś przestaje działać wirtualna tablica i uczestnicy nie mają wyrobionego takiego nawyku, żeby od razu komunikować, że coś jest nie tak. I idziemy z jakąś strukturą i nagle ktoś mówi, ale ja tego nie widzę. U mnie to nie wyświetla się tak, jak opowiadasz. Albo gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo ktoś się zgubił po drodze. Dlatego tak istotnym jest właściwe przygotowanie się, edukowanie klienta, jak działają programy, których będziemy używać. Szczególnie jeśli klient na nich nie pracuje, a my wykorzystujemy te narzędzia, bo wiemy, jak je wykorzystywać, żeby przekazać to, co chcemy przekazać uczestnikom naszego procesu szkoleniowego w online. I to, czego nigdy nie wiemy na 100%, to czy wystartujemy o czasie. Bo nie raz i nie dwa zdarzy się taka sytuacja, że 99% grupy, z którą dzisiaj będziemy pracować, łączy się z narzędziem bez problemu, a jest jedna osoba, która napotyka na jakieś trudności. I wtedy po naszej stronie, jako osób organizujących to spotkanie, jest zadbanie o to, żeby sobie z tym poradzić. I zazwyczaj powinniśmy iść zgodnie z najprostszym planem, czyli zasugerować uczestnikowi wyłączenie programu, włączenie go jeszcze raz, przerestartowanie komputera. Te najprostsze i najbardziej oczywiste sposoby będą dla nas najlepsze i dla osoby, która mierzy się z tymi trudnościami, bo zakładam, że trener online nie jest osobą techniczną, nie zna się na technologii na tyle, żeby w bardziej skomplikowany sposób starać się pomóc uczestnikowi, a nawet jeśli jest, to przecież uczestnik nie jest na tyle techniczny, żeby sobie samemu poradzić, no chyba, że pracujemy z działami IT u klienta i to są osoby, które są wyspecjalizowane w korzystaniu z tego typu aplikacji i same sobie ogarną swój problem. Jest to idealny scenariusz, który wydarza się, ale prawdopodobnie dla większości trenerów online nie wydarza się na tyle często, żebyśmy mogli go uznać jako coś naturalnego i powszechnego. Jeśli przyjdzie mi zastanawiać się nad różnego rodzaju trudnościami, jakie może trener online napotkać przed wystartowaniem ze szkoleniem, kiedy uczestnicy są już w poczekalni, w programie do wideokonferencji, to pierwszą i najważniejszą przeszkodą i często najbardziej dotkliwą jest wewnętrzne ograniczenie oprogramowania po stronie klienta, który stawia duży nacisk na bezpieczeństwo. I ta kwestia będzie dotyczyć tych klientów, którzy są odpowiedniej wielkości, klientów korporacyjnych, przykładających bardzo dużą uwagę do tego, żeby obudować swoją infrastrukturę IT w różnego rodzaju firewalle, VPN-y, po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swojej organizacji, szczególnie w dobie RODO, różnego rodzaju ataków hakerskich. I my jako trenerzy online, jeśli jesteśmy freelancerami albo po prostu znacznie mniejszymi firmami niż globalne korporacje, to prawdopodobnie będzie to dla nas uciążliwe, bo może się okazać, że narzędzia, z których korzystamy na co dzień, do których mamy dostęp w zasadzie bez zastanawiania się, czy ktokolwiek będzie mieć do tego dostęp, nagle u klienta przestają działać. I ostatnio zdarzyło mi się być na szkoleniu, na którym pracowaliśmy z wykorzystaniem chmury Google'a i część uczestników łącząc się ze służbowych laptopów, nie mogła wejść do dysku Google'a, bo po prostu była blokada i te osoby musiały odbierać szkolenie w inny sposób. Po prostu inni uczestnicy szkolenia wyświetlali swój ekran dla tych uczestników szkolenia, żeby ci mogli zobaczyć, co tam w ogóle się dzieje. Wytrychem było też wysyłanie tym osobom na maila PDF-ów z instrukcją, co jest do zrobienia, po to, żeby oni też mogli mieć dostęp do instrukcji i mogli ją sobie przeczytać na swoich zasadach. Ale ta kwestia wyniknęła już w trakcie szkolenia, kiedy zaczęliśmy pracować na case'ach, bo nikt się nie spodziewał, osoba prowadząca, ani uczestnicy, że technologia będzie jakąkolwiek przeszkodą. I zawsze z tyłu głowy należy to gdzieś zakładać. I kiedy w przypadku szkoleń otwartych jest to ruletka, bo nie wiemy często, kto przyjdzie, z jakiego oprogramowania korzysta, z jakich systemów bezpieczeństwa,
jakich systemów bezpieczeństwa używa organizacja, która jest na przykład sponsorem szkolenia dla tej osoby, to tutaj musimy być odpowiednio kreatywni, improwizujący i działający odpowiednio szybko. Czasami też grupa sama pomoże. Jeżeli jest ktoś na sali, kto mniej więcej orientuje się w tego typu kwestiach, to na przykład podpowie. Wyślijcie to na maila, udostępnijcie ekran. I im prostsze będzie rozwiązanie, tym lepiej. Bo w tej sytuacji przede wszystkim stresuje się uczestnik szkolenia, a drugą osobą, która się stresuje w tym momencie, jest trener online. A trener online z racji na swoją rolę w trakcie spotkania jest zobligowany do tego, żeby zachować zimną krew i sprawiać wrażenie, że wie, co robi i że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, po to, żeby uczestnicy czuli się w towarzystwie tej osoby odpowiednio zaopiekowani. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W przypadku szkoleń zamkniętych, kiedy to firma właśnie zleca nam wykonanie szkolenia online, przeprowadzenie procesu rozwojowego, warto po prostu wcześniej sprawdzić, na czym pracuje klient i jakie ma ograniczenia techniczne jego infrastruktura, po to, żeby przygotować się na takie sytuacje i wiedzieć, z czym należy się mierzyć. Jeżeli wyjdzie nam coś na etapie testów, to należy się dogadać z klientem, jak to rozwiązać. Być może to klient powinien dostarczyć infrastrukturę do dołączenia się na zasadzie programu służącego do wideokonferencji. Być może po stronie trenera online będzie przebudowanie programu w taki sposób, żeby używał innych narzędzi niż do tej pory. Prawdopodobnie w internecie nie ma, w zasadzie w online, nie ma problemu, którego nie bylibyśmy w stanie rozwiązać. Wszystko jest kwestią inwencji trenera i tego, w jaki sposób dogada się z klientem i kto poniesie ewentualne dodatkowe koszty zmiany narzędzi, na których do tej pory trener pracował. Więc z jednej strony może nas ograniczać infrastruktura bezpieczeństwa klienta, z drugiej strony problemy, które mogą nas dotknąć w trakcie prowadzenia szkolenia online, szczególnie na samym początku, to wszystkie kwestie techniczne wynikające z ograniczeń po stronie uczestników szkolenia online. I mam tutaj na myśli na przykład zapychające się łącze internetowe, bo ludzie często nie mają świadomości tego, że Wi-Fi w ich domach jest niczym autostrada. I kiedy na tą autostradę, na lewy pas, wjedzie jakaś ciężarówka, to nagle zaczyna robić się korek, bo przepustowość łącza, przepustowość tej autostrady diametralnie się zmniejsza i to wpływa na jakość połączenia, czyli na jakość wideo i jakość audio, którą wysyła uczestnik szkolenia do trenera i pozostałych osób. I w takiej sytuacji należy ludzi edukować, że jeżeli idziecie na takie szkolenie, jeżeli bierzecie w nim udział, to zadbajcie o to, żeby wasi domownicy, bo to zazwyczaj nasi domownicy obciążają nam sieć wtedy, kiedy najbardziej ją potrzebujemy, żeby w tym czasie nikt nie oglądał YouTube'a w 4K albo jakiegoś streamingu, żeby nie były pobierane dane z internetu, albo żeby po prostu nie grać w tym czasie w gry komputerowe, które też mogą obciążać łącze. Dodatkowo też mogą wyniknąć takie kwestie jak problemy z dźwiękiem lub problemy z wideo. I nie raz i nie dwa zdarzy się taka sytuacja, że klient nas nie słyszy, klient, uczestnik szkolenia nas nie słyszy, albo ma jakiś problem z włączeniem kamerki i w tej sytuacji należy zrobić jedną prostą rzecz. Zasugerować wyłączenie i włączenie programu jeszcze raz, przelogowanie, jeśli to nie działa, to po prostu restart komputera. Tak jak mówiłem wcześniej, im prostsze rozwiązania, tym lepsze, bo one prędzej czy później doprowadzą nas do tego momentu, w którym chcemy być, czyli wszystkim wszystko działa. I najczęstszą usterką, a w zasadzie nie usterką, tylko problemem technicznym po stronie uczestników szkoleń jest względnie wolne łącze internetowe. Raz zdarzyło mi się zamordować łącze internetowe, połączenie z uczestnikami w bardzo nieoczywisty sposób. Łącząc się z kamery zewnętrznej, która wysyła obraz w dużo większej rozdzielczości niż standardowe kamerki w laptopach, moje wideo tak obciążało wszystkim łącze internetowe, że ani się nie widzieliśmy, ani się nie słyszeliśmy. I dopiero jak zorientowałem się, że to ja jestem przyczyną tych problemów technicznych i zmieniłem kamerkę na tą wbudowaną w laptopie,
to wszystko tak jakby odżyło. Ale potrzebowaliśmy na to, ja na to potrzebowałem 45 minut, żeby połączyć te kropki. Dzisiaj już jestem dużo mądrzejszy i w takiej sytuacji, jak widzę, że zaczynamy tracić ze sobą kontakt, audio czy wideo, zaczynam przede wszystkim od zmiany swojego wideo. Zmieniam kamerkę na tą dużo mniej obciążającą łącze internetowe, sprawdzam, co się dzieje. Jeśli wszystko wraca do normy, super, lecimy dalej. I jakość wideo nie ma tutaj większego znaczenia w tej sytuacji. Jeśli nadal mamy problemy z tym, żeby się widzieć i słyszeć, to jest ten moment, kiedy na przykład powinniśmy poprosić uczestników o wyłączenie kamerek i pracę tylko w oparciu o audio. I co jakiś czas wtedy możemy sprawdzać. Włączać kamerki jeszcze raz, żeby zobaczyć, bo może się coś na tej autostradzie odblokowało. I jest już jeden wolny pas, na który wszyscy wskoczymy i razem polecimy przez cały proces szkoleniowy, który przygotował trener online. Kolejną trudnością, na którą możemy napotkać w trakcie spotkania online, szkolenia online, jest ten moment, w którym pomylimy się i wyślemy ludziom niewłaściwe linki. Na przykład do wirtualnej tablicy, czy do dokumentów, które mają otwierać, czy też w niewłaściwy sposób ustawimy dostępy do dokumentów, do wirtualnych tablic, do przestrzeni roboczych, na których będziemy razem współpracować. I raz zdarzyło nam się, mnie i trenerce, z którą prowadziłem szkolenie, przesłanie do uczestników niewłaściwego linka do wirtualnej tablicy. I to był taki ciekawy moment, bo uczestnicy zostali zaproszeni, mówią, że się logują na tablicę, że wszystko fajnie, że tutaj widzą to, co powinni widzieć, a my z kolei ich nie widzieliśmy. Więc była taka konsternacja na początku, na szczęście szybko zweryfikowaliśmy, że jesteśmy po prostu w złym miejscu i mogliśmy dalej przeprowadzić strukturę. Ale na przykład inna historia jest taka, to jest historia usłyszana od uczestniczki szkolenia u innego trenera, że otrzymała zły link w ogóle do samej sesji szkoleniowej i to wynikało z jakiejś dziwnej pomyłki, że jako jedyna trafiła na niewłaściwego Zooma, a cała reszta grupy zalogowała się tam, gdzie powinna się zalogować. I takie rzeczy się zdarzają i należy to zaakceptować i po prostu wyciągać wnioski z tego na przyszłość. I jednocześnie pamiętać z tyłu głowy, że to jest technologia, że tutaj jest dużo, paradoksalnie jest dużo więcej czynników do ogarnięcia niż w trakcie szkolenia stacjonarnego, którym nie chcę umniejszać, ale na szkoleniach stacjonarnych po prostu wchodzi się na salę i uczestnik jest na sali i wiemy, że tutaj jest, bo widzimy tę osobę, możemy się z nią przywitać, porozmawiać, a w przypadku szkoleń online nie jest to wcale tak oczywiste. I nie raz i nie dwa zdarzy się taka sytuacja, że prześlemy niewłaściwy adres URL do uczestnika szkolenia i ta osoba gdzieś na chwilę się zagubi. I tutaj znowu wraca kwestia szybkości reakcji trenera i sprawdzenia, co się dzieje, poproszenia uczestników na przykład, jeżeli mają kontakt do tej osoby, żeby ustalić, jaki jest status. I im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek trudności związane z prowadzeniem szkolenia online, to im szybsza reakcja właśnie będzie wykonana z naszej strony, tym szybciej rozwiążemy ten problem i szybciej wyjdziemy ze strefy dyskomfortu. I to jest w sumie jedna z najważniejszych lekcji, jakich sam się nauczyłem prowadząc szkolenia online. Że nie ma na co czekać, należy jak najszybciej reagować. Nawet jeśli nasza reakcja będzie zbyt pośpieszna, bo na przykład ktoś już się loguje, tylko aplikacja czy właśnie łącze internetowe potrzebuje trochę dłuższej chwili, żeby wszystko przemielić, to mimo wszystko lepiej być w tę stronę nastawionym, że szybkość reakcji nad zastanawianiem się, co się dzieje z tą osobą. Zdecydowanie polecam, bo będzie to dużo bardziej skuteczne, długofalowo i da ludziom takie poczucie, że jesteśmy zaangażowani w to, co się tu dzieje i na wszystkich frontach tego szkolenia online, chodzi mi o front merytoryczny, techniczny, organizacyjny, jesteśmy, czuwamy i wspieramy. Szczególnie, że kolejnym utrudnieniem dla trenera
ale pośrednio też dla całej grupy, są te sytuacje, w których ludzie notorycznie spóźniają się na szkolenia online. I nie mam pojęcia, z czego to wynika, że dużo łatwiej nam jest spóźnić się na szkolenie w internecie niż stacjonarne. Być może to właśnie wynika z tego, że ludzie są przeładowani tymi spotkaniami. I kiedy mają się zalogować na kolejne spotkanie, tym razem na szkolenie, na którym wiedzą, że będzie ono trwało dłuższą jednostkę czasu, to po prostu im się nie chce. Jestem w stanie to jak najbardziej zaakceptować. Niemniej warto, żeby każdy z nas pamiętał, że nie jesteśmy sami i szanowanie swojego czasu jest czymś, co powinno być wbudowane w nasz układ DNA. Im później wystartujemy ze szkoleniem online, tym jego przebieg, zważywszy też na różnego rodzaju trudności techniczne, które mogą się pojawić, przebieg może zostać skrócony, zmieniony, może nie być przestrzeni do tego, żeby przekazać nam wszystko, a z takiego czysto ludzkiego powodu to po prostu wprowadza w dyskomfort osobę prowadzącą takie spotkanie. Dlatego warto też stworzyć uczestnikom szkolenia przestrzeń do tego, żeby mogli na przykład pół godziny wcześniej zalogować się do aplikacji, przez którą będziemy się widzieć i słyszeć. Nawet na zasadzie, że tylko się logują, sprawdzamy, kiedy się pojawią pierwsi uczestnicy, czy się słyszymy, czy się widzimy. I nie ma sprawy, można wrócić do jakichś swoich obowiązków, można właśnie pójść na przysłowiowe uziemienie się i wrócić dopiero o właściwej godzinie. Ale dzięki temu, że uczestnicy pojawiają się wcześniej, to jednocześnie jest dużo więcej czasu na rozwiązanie wszelkiego rodzaju trudności technicznych, które mogą się pojawić. Więc jeżeli zdarza Wam się uczestniczyć w spotkaniach online czy w szkoleniach online, zachęcam do tego, żeby przychodzić na nie wcześniej, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić check, że technologia nas tym razem nie zawiedzie. Bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy nasza kamerka przestanie działać albo słuchawki się rozładują. Sprawdźmy to po prostu wcześniej i wystartujmy ze szkoleniem online o czasie. I pozostaje jeszcze ostatnia kwestia. Czyli wszystko to, co trener online, ale też uczestnicy, możemy zrobić przed samym szkoleniem online, po to, żeby optymalnie wykorzystać czas trwania szkolenia i jednocześnie nie pędzić z programem na złamanie karku, bo to, co jest specyficzne w szkoleniach online, ale też w procesach odbywających się w przestrzeni stacjonarnej, to, że zazwyczaj jest mało czasu, za mało czasu, a bardzo dużo do przekazania. I tym wątkiem zajmę się w kolejnym materiale. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jeżeli dotrwaliście do samego końca, podzielcie się, jakimi trudnościami, z jakimi trudnościami borykacie się w trakcie organizacji czy też trwania samego szkolenia online i jak sobie z nimi radzicie. Dzięki za dzisiaj. Jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Cześć.